po drodze było wiele zdarzeń, które doprowadziły do tego, że dzisiaj spotykamy się tutaj i oddajemy tę inwestycję do Państwa dyspozycji. Te zdarzenia były różne, ale trzeba powiedzieć jedną rzecz, że dzięki dobrej woli wielu osób, między innymi organizacji pozarządowych, władz wojewódzkich, pana wojewody, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, udało nam się, tak to trzeba powiedzieć, w ubiegłym roku 2010 uzyskać wszelkie decyzje i wznowić roboty. Także dzisiaj się spotykamy w tym dniu, aby oddać to do użytkowania. Kilka słów o inwestycji. Jest to 5 km drogi klasy GP. Tak jak już powiedziałem, odcinek leży w ciągu drogi numer 19. 8 obiektów inżynieryjnych, 2,5 km, około 2,5 km ekranów akustycznych. Wartość całej inwestycji około 125 milionów złotych. Szanowni Państwo, chyba pierwszy raz będziemy oddawali do eksploatacji drogę w dniu świętego Walentego. To droga dla zakochanych, ale to też droga dla tych wszystkich, którzy kochają środowisko naturalne. W szczególności to bardzo bogate, bardzo atrakcyjne środowisko naturalne Podlasia. I przy tej okazji dziękuję tym, którzy w toku długich i owocnych uzgodnień przyczynili się do przyjęcia rozwiązań, które to środowisko podlaskie w sąsiedztwie obwodnicy Wasilkowa uratowali. Chciałbym powiedzieć, że rządowy program budowy dróg ma swój nowy rozdział. Rozpoczął się on w styczniu, 25 stycznia, kiedy uchwała została przyjęta przez Radę Ministrów. Uchwała ta została podpisana w ubiegłym tygodniu przez premiera Donalda Tuska. Ten program obowiązuje. Od pierwotnego projektu różni się tym, że zwiększony został limit wydatków na drogi, aż o 4 miliardy 800 milionów. Dziś ten łączny limit wynosi 82 miliardy 800. To fortuna. I my wykorzystamy te środki na budowę dróg, na modernizację polskiej infrastruktury. Wykorzystamy także na budowę dróg tu na Podlasiu. W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięty został przetarg na obwodnicę Augustową. To zobowiązanie rządu premiera Donalda Tuska, że ta obwodnica powstanie. Mamy oszczędności związane z rozstrzygnięciem przetargu. Postaramy się, aby posłużyły one na budowę dróg tu na Podlasiu. A obwodnica Wasilkowa powstawała z przygodami. Tak naprawdę to był dreszczowiec, często zmieniająca się akcja, ale burmistrz Wasilkowa wierzył, że dotrzymamy słowa. Dziś otwieramy tę drogę. Pierwszy, miał być Augustus, ale... Hej! Trzymaj, będę liczył dalej.